Jesteśmy w konwoju. Quebec wkracza do akcji. Jedziemy właśnie na spotkanie całego konwoju quebeckiego za Vaudreuil-Dorion w miejscowości Rigaud. Jest gigantyczny korek. Jest oczywiście policja, helikoptery i całe mnóstwo aut. Ogromne poparcie ludzi. Stoją na wszystkich wiaduktach i pokazują dość to dość. Będę Wam dawać relacje. Thank you.
Polska. Witam wszystkich prosto z Montrealu. Potwierdzam, Quebec est au rendezvous. Quebec jest na miejscu. Quebec jedzie na Ottawę, zbiera licznie. Jadę z konwojem i jestem tutaj na miejscu zgromadzenia w Quebecu przed granicą z Ontario. I jadą ciężarówki, a przede wszystkim jedzie bardzo, bardzo dużo samochodów osobowych. Jest ogromne wsparcie od społeczeństwa, od ludzi. Quebec nie śpi, nigdy nie spał. Po prostu wyszedł dzisiaj na ulicę i mogę was zapewnić, że na każdym wiadukcie wiwatowali i byli obecni z transparentami. Klaksonują, krzyczą wolność, jest cudownie. Tutaj nad autostradą oczywiście ogromny korek, konwój jedzie. Są wszędzie ludzie, którzy wspierają, popierają. Wszyscy mają dość i wszyscy to okazują bardzo hucznie i bardzo licznie. Także jedziemy na Ottawę, jedziemy po wolność i jest to ogromny światowy manifest, który dzisiaj Kanada pokazuje, jak można zakończyć to szaleństwo, a przynajmniej wyrazić wielki sprzeciw. Jutro w Quebecu strajk. Strajkujemy, otwieramy restauracje, zdejmujemy maski i myślę, że ludzie to naprawdę zrobią, widząc po tym, jak wyszli dzisiaj na ulicy i jak wiwatują konwojowi. Dziękują, że to się dzieje, krzyczą wolność, krzyczą, żeby politycy odeszli, precz z nimi, precz z kłamstwami. Nikt tu nie nosi masek, wszyscy się są ucieszeni i muszę wam przyznać, że Quebec zawsze lubi robić party, więc każdy pretekst jest dobry do zrobienia dobrej imprezy i to się dzieje tutaj właśnie w tym miejscu, w którym jestem. Dobra, to jedziemy dalej, jedziemy na Ottawę i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ściskam was, pozdrawiam, jestem wzruszona, jestem dumna, jestem naprawdę szczęśliwa. Słuchajcie, ja kocham Quebec, kocham Kanadę, kocham tu żyć. To jest moje miejsce na ziemi, oczywiście po milanówku. Od 2 lat krwawi mi serce, łzawią mi oczy, jak się patrzę na to, co się dzieje, ale jest. Słuchajcie, jesteśmy pierwszy raz od 2 lat w Quebecu w restauracji i nikt nie ma tu masek, pomimo, że jest obowiązek. I dziewczyny, yeah!